Czy to od takiej małej dziewczynki uwielbiałaś się przebierać, czy może nie? Przebierałam lalki, tak, to prawda, że jednak od czegoś się zaczęło. Banalnie od lalek, ale ciągle musiałam mieć coś nowego dla nich uszyte. Babcia, ciocia, mama, wszystkie szyły, żeby tylko je przebierać, więc tak zostało. A jak byłaś nastolatką, to marzyłaś o karierze modelki, projektantki, stylistki, czy może myślałaś o jakimś takim, że tak powiem, poważnym, przyziemnym zawodzie? Początkowo w ogóle nie wiedziałam, że taki zawód projektant istnieje, a stylista to już w ogóle. To trochę późniejsza historia, jeśli chodzi o nasz kraj. Znaczy wiedziałam, że chcę być w modzie, modeling nie bardzo mnie interesował. Nie miałam predyspozycji, żeby być wielką top modelką i jakby zauważyłam to od razu, jestem świadoma tego, jaka jestem i jakby nie udaję w tej kwestii. Dlatego wybrałam modę trochę z innej strony, ponieważ moda zaczęła mnie wkręcać po tym, jak zajęłam się modelingiem. Właściwie od tego trochę się zaczęło. To mi tak uzmysłowiło, że może to jest ten kierunek, że może stworzę z tego jakiś swój prywatny biznes.